Nie, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Demon Souls. Tak, mam cudowną, uroczą bluzę z liskiem, jak widzicie po części. Natomiast niestety w mniej urocze miejsce my się będziemy udawali dzisiaj. Aczkolwiek, zanim to, moi drodzy, chciałbym jeszcze przerzucić tutaj parę rzeczy, a mianowicie użyć kilku dusz. Ponieważ jak widzicie, mieliśmy ich tutaj trochę po ostatnich naszych zabawach. 94 tysiące. Powinno nam wystarczyć na parę poziomów przynajmniej. Więc poszukajmy mocy dusz i zobaczmy. 113 tysięcy mamy. Powinno nam to wystarczyć, tak jak mówię, 3 poziomy myślę około. 4 raczej nie damy rady wyciągnąć. Ale tak. Pójdźmy może trochę w zręczność. Pójdźmy w żywotność. I... myślę, czy ja chcę iść w siłę, czy ja wolę iść. Nie, wydaje mi się, że pójdę w wytrzymałość. Wydaje mi się to troszeczkę bardziej zyskowne. Zobaczmy może jeszcze raz zręczność. Ja tak patrzę, to... żadna z tych rzeczy nie daje mi aż tak dużo. Widzę, że obrona ogólnie mi raczej wzrasta. Pójdźmy w ten sposób. Wytrzymałość, żywotność i siła, moi drodzy. 25 tysięcy, brakuje mi 5 tysięcy, więc może jeszcze tutaj wrócimy. Z czasem. Zabrałem sobie kilka przedmiotów dodatkowo. Aby po prostu mieć możliwość wyleczenia się nieco lepiej niż normalnie. No jesteśmy na bagnie smutku, gdzie ostatnim razem to jesteśmy w dolinie degeneracji, jak ja to lubię ją nazywać, gdzie ostatnim razem udało nam się nie chcę powiedzieć zyskać, ale gdzie udało nam się otworzyć dodatkowe przejście. I przez nie dzisiaj będziemy próbować przejść, zobaczymy co znajduje się, jeśli oczywiście nam się uda tam dojść, po samej prawej części tejże lokacji, w sensie mam na myśli tę drogę, tę ścieżkę, której nie obraliśmy ostatnio, właśnie po to, żeby móc sobie tutaj skrócić drogę. Ten pan nie żyje, w miarę szybko na szczęście i oczywiście przejdziemy tędy. O, zobacz, tam się pojawiła. Nie wiem, czy ją ostatnim razem zabiliśmy, czy nie? Chyba nie, chyba ostatnim razem nam uciekła. Ta jaszczurka, bo się biliśmy z tym panem przed nami, który tutaj jest. I pyk, proszę bardzo. Bryła bladego kamienia, chyba nie miałem bryły bladego kamienia, ale... przynajmniej nie była mi potrzebna. Ale mniejsza o to. Wiedzą mnie teraz na to, że nie wiem, czy ja w ogóle poprzednie odcinki dobrze zmontowałem, jeśli chodzi o dźwięk, bo ja wiem, że generalnie Soulsy są bardzo głośne. Będę musiał to potem sprawdzić, jeśli nie zapomnę. Byłoby trochę słabo, jakbym o tym zapomniał. Szczególnie, że już pierwsze odcinki z tego poprzedniego jakby okresu nagrań wchodzą. Oj, ale to jeszcze jest pan komar. Nie wiem, co wiem, czy to są komary, czy jak je nazywać inaczej. Czy to są jakieś rodzaje krwiopijce. Halo? Oj. Dobra, jeden się aktywował, a drugi? Będzie łaskaw tutaj podobnie podejść, czy nie? Bo chyba nie bardzo na razie. A nie chciałbym, no... czy jeszcze do mnie, czy nie? Chyba nie bardzo będę miał go jak trafić, a nie chcę też na niego zużywać strzału z łuku. Dobra, spadł. Nie boli mi aż tak bardzo oczywiście strata HP, ponieważ mamy nasz cudowny... czy ja tutaj? O, myślałem, że nie będę mógł wejść. Mamy nasz cudowny pierścień, który nam bardzo, bardzo ułatwia masę rzeczy. Chodź, panie komarze. Czemu krwiopijco. Muszę przyznać, że oni nie będą... nie będą ciężcy, nie będą po prostu bardziej irytujący jako postaci, z którymi mamy tutaj do czynienia, gdy będziemy musieli walczyć. My możemy skoczyć temu panu na plecy, tylko czy ja chcę to robić? I co brzmi jak plan? I zrobię to. Dobra, padł. Nawet zanim zdążył nas rzucić tę chmurę. O, proszę bardzo. Karwasz szamana, strój szamana, habi szamana. Czyli zakładam, że to był po prostu rzeczywiście przeciwnik, który miał to mieć przy sobie. Pytanie, czy będzie się dalej respił, czy już nie. Ale... to robi nam jakąś wielką różnicę? Nie bardzo. Patrzę, jak tutaj można przejść, ale chyba po prostu najłatwiej będzie skoczyć tędy. Do góry. Tutaj widzę, że jest dosyć dużo przedmiotów nadal. Ej, nie mogę tutaj wejść? Nie? Czemu spodziewałbym się, że będę mógł? Okej. Okay. No i troszeczkę zbiło stropu, muszę przyznać. Dobra, trudno. Teraz nas pewnie coś walnie, dostajemy truciznę, tak jak myślałem. Mamy lotosy, w razie wypadku jest jeszcze tam ta kobieta gdzieś tutaj w okolicy.
Więc spoko. Raz. Dwa leży. Wierzmy, co tutaj się da. I zaraz zobaczymy z pozostałymi tymi przeciwnikami. Widzę, że tutaj głównie blade kamienie można zdobyć. Czy jak tędy przejdę, to gdzieś się dostanę sensownie, czy raczej nie bardzo. Tutaj jest jakieś przejście, proszę bardzo. O. Nie spodziewałbym się, że tędy będzie można wejść. Okej, kolejny leży gdzieś jeszcze na górze, słyszę ich. Muszę przyznać, że nie znam dokładnego rozlokowania wszystkich tych przeciwników. Więc będę się tutaj na pewno trochę miotał. Tego pana na pewno chcę zabić. Oj! Au. Ale panowie, nie w takiej ilości na mnie. A oni są z drugiej strony, kurde. Czy ja tam jakoś dojdę? Dobre pytanie. Chyba nie. Też nie ma chyba za bardzo co tutaj czasu marnować. Ponieważ mam wrażenie, że my tutaj tylko właśnie więcej spędzimy na bieganiu i rzeczywiście będzie warto tutaj spędzić. Naprawdę mogłem tutaj już dużo, dużo wcześniej. Wow, okej, okay, tam na dole mi trochę zaskoczył tym biegiem. Lotosy wdowy, okej, okay, chyba te akra nam są mniej potrzebne na moment obecny. I tutaj jest ta nasza doba, tylko proszę bardzo, przeciwnicy się tutaj rzucają na nas. Jeszcze w ilości kolejnych trzech. Ale to wszystko, jeśli o nich chodziło. Czy my możemy kupić od niej? Ile te lotosy kosztowały? Wie co, ja kupię od niej ze 4 te... A, mogę tylko 3 kupić, dobra, to kupię 3. Pewnie mam maksymalną po prostu ilość. 25, a, okej. Okay. W sumie to nawet nie musiałem aż tyle. A mogłem po prostu część z nich zostawić dopiero. O, ktoś się jeszcze tam zabił. Mogę tak naprawdę troszeczkę inaczej tylko podejść, mogłem część z nich zostawić. Czy większą część z nich zostawić. I po prostu od niej kupić więcej, ale mniejsza. Nie skupiamy się na tamtych przeciwnikach po lewej. Skupimy się natomiast na tych przeciwnikach tutaj, którzy już na nas czekają. Jak widzicie, tamtych możemy teraz ominąć, więc nie będzie to aż tak zła przeprawa, jak myślałem pierwotnie. Idą te dwa, jeszcze 3 sztuki. Okej, okay, zatrucie. Nie, żebym się czegoś innego spodziewał. I ten jeden leży. Mam nadzieję, że zbliżamy się powoli gdzieś tutaj do miejsca rezydowania bossa. Patrzę jeszcze tutaj, czy tutaj będzie w ogóle warto iść, w sensie chodzi mi o właśnie pójście tam bardziej, w tamtą stronę, bo tutaj na pewno są te ślimaki, jest to takie gniazdo wielkie. Nie wiem sobie, czy można to nazwać gniazdem. W ślimakach mówi się, że żyją w gniazdach, czy, znaczy, okej, okay, one żyją w skorupach, ale chodzi mi o te tutaj. Czy można powiedzieć, że one żyją w gnieździe, czy w jakiejś gromadzie? Z perspektywy biologicznej, bo nie mam zielonego pojęcia autentycznie, jak powinienem nazwać tamto miejsce. Natomiast nie są to wybitnie mocni przeciwnicy. Jedyne co to na pewno irytuje po prostu ich, a właśnie powinienem zjeść lotos jeszcze, bo się zatrułem. Najbardziej irytuje głównie ich ilość i ewentualnie właśnie ta wąskotorowość całej tej lokacji, ale to jest, myślę, że dosyć generalny. Generalne utrudnienie tegoż miejsca. Okej, okay, tu jeszcze jeden na nas schodzi. Okej. Okay. Może bym czegoś się nie spodziewałem. Wydawało mi się, że tam było całkowicie że tam był stabilny grunt. To tyle z naszego człowieczeństwa. No, ale powinniśmy dać sobie radę. To ja mówię, nie ma jakichś wybitnie ciężkich przeciwników. Natomiast, moi drodzy, ja sobie pozwolę tutaj zrobić małe cięcie, dlatego że myślałem, że to pójdzie znacznie szybciej. Widzę, że też moje włosy się cudownie rozwają, jak zwykle, nie chcąc mnie słuchać. I spotkamy się już na miejscu, ponieważ tam już byliśmy przy tej chmarze wiszącej ślimaku. Niemniej, widzimy się za momencik. No, moi drodzy, udało nam się wrócić tutaj, jak widzicie. Nasze dusze są u góry. Chciałbym je szybko zebrać, żeby potem się nie okazało, że je stracimy. Tutaj można przejść jeszcze naokoło, widzę, tamtego miejsca. Więc chyba to też zrobię, żeby właśnie nie spaść na dół. Przy okazji z tych przeciwników, z tych latających komarów, czy jakkolwiek to jeszcze inaczej nazwać,
krwiopijców można wydropić kawałek kamienia kłującego. Interesujący na pewno. Okej. Okay. Ciekawe, czy to można zrzucić. Szczerze mówiąc, no ja bym zaryzykował, że się da. I tak też się stało. Proszę bardzo, zrzuciłem te wszystkie ślimaki. Jestem bardzo ciekaw, co to zmieni w kwestii tego miejsca na dole. Ale teraz do niczego więcej nie prowadzi. W sensie tutaj nie ma już żadnej dodatkowej drogi, nie ma żadnego jakiegoś magicznego przejścia do bossa. Więc moi drodzy, mamy dwie drogi w dół, żeby umrzeć. Aż chyba nie tylko. Wiecie co? Czekajcie, bo widzę, że tutaj jest coś ala przejście. Oczywiście takie bardziej dla ludzi typu ja. Czyli... O, widzę, że się coś świeci, to pójdę i zdobędę to coś. Tam cały czas coś jest. Ej, coś tam się pojawiło, zobaczcie. Jest tam coś takiego nowego białego. Okej. Okay. Jak zejdziemy, to możemy skoczyć tu. Tych ślimaków jest coraz więcej. Zobaczcie, jak one do tego lgną. Wręcz. Wie co? Idziemy tam. Zobaczcie, jak od cholery jest tych ślimaków. Ej, to wygląda jak miecz... miecz tego... Klauda z... FF... Nie, to nie jest miecz Klauda z FF7. Jakoś tak mi się skojarzyło. Nie wiem, dużo mieczy mi się kojarzy z tym konkretnym ostrzem. Z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy to przez jego kultowość, czy po prostu mój mózg nie działa odpowiednio. Oj, ale to się źle skończy. Zobaczcie, mam mało HP. Uciekamy stąd. Ja mówię, że uciekamy stąd, co uciekłem. Mam nadzieję, że one się nie zlespią z powrotem na górze, tylko rzeczywiście tutaj będzie to dostępne. I pytanie, ile ich tutaj rzeczywiście będzie, bo... Wiecie co, kusi mnie jedna rzecz. Wydaje mi się, że to będzie całkiem dobry pomysł. Tylko muszę się chyba wrócić. Okej, okay, albo mogę użyć czarnej żywicy. Okej, okay, zrobimy dwie rzeczy. Jeśli mi tym razem nie wyjdzie, bo znowu tam niestety muszę przejść. To moi drodzy, zamiast używać czarnej żywicy, bo to będzie moja próba teraz, spróbuję przejść się po bombę zapalającą. Nie wiem tylko, ile ona rzeczywiście obrażeń zada, więc to jest jedyne moje, jedna moja wątpliwość. Niemniej, moi drodzy, zobaczymy się znowu za momencik, jak dojdziemy do tych ślimaków, jak rzeczywiście znowu je pokonamy i zdobędziemy ten miecz. Bo ciekawe mnie tylko i wyłącznie, czym jest ten miecz. Potem oczywiście wrócimy się i pójdziemy dalej tam. Tamten fragment bagna, którego nie odkryliśmy, gdzie było całkowicie pusto i wydawało się to dosyć nieciekawe, w cudzysłowie oczywiście. I jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, jak to u was widać, bo mam ten problem, że mam jeden monitor, który troszeczkę jest inaczej ustawiony do drugiego. Zresztą mam dwa różne monitory przede wszystkim. I tam... Górze, jest jeszcze taki fragment, jak widzicie, otoczony z dwóch stron palisadami. Nie było tam nas jeszcze. Tam są cały czas ci przeciwnicy, chociażby jest tam ta czwórka przeciwników takich dużych, o których mówiłem, że ej, ciężko mi się z nimi walczy. Spróbuję tam jeszcze pójść i zobaczyć, co tam nam się uda ugrać. Ale nie widzę, żeby to nas gdzieś tam miało dalej prowadzić. W sensie to wygląda jak taka właśnie... Nie, czekajcie, tam jest jakaś jaskinia. Okej, okay, pójdziemy tam. Może tam właśnie jakbyśmy obeszli, to też tam znajdziemy wejście do tej jaskini. Zobaczymy. Na chwilę obecną, moi drodzy, jednak cięcie i widzimy się za momencik. Dobra, moi drodzy, jesteśmy znowu tutaj na dole. Jak widzicie, całkiem sporo tych ślimaków się znowu tutaj narobiło. Wydaje mi się, że one się będą odradzały po prostu w takiej ilości. I ja muszę je po prostu wybijać... Powiedzmy bardziej powoli. Właśnie, aby nie dać się w ten sposób tutaj zabić. I to było głupie, ponieważ sfokusowałem się na jednym z nich i zapomniałem o tym, że jeśli będę tak właśnie sfokusowany, to oberwie mi się przez jakąś w cudzysłowie unikania, gdzie ja rzeczywiście nie chcę uniknąć, tylko odbiec od danego przeciwnika. Ponieważ każdorazowe kliknięcie B w tej sytuacji sprawia, że nasza postać chce wykonać unik. Gdzie no nie jest to prawdą, tak? Czasami po prostu chce odbiec. Ale zakładam, że ma to jakieś tam uzasadnienie. Jeszcze mówiąc, nie wiem ile razy to mnie uratowało w różnych sytuacjach. Nie ma to znaczenia, to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia, żeby pamiętać o tym, iż... No nie warto po prostu się fokusować na przeciwnika, jeśli chcemy odbiegać. Albo po prostu pamiętać, żeby ten trigger ściągnąć. Jestem bardzo ciekawy tego miecza. Jestem bardzo ciekawy, co to jest za miecz. Bum. Duży miecz księżycowego światła.
Zakładam, że on będzie miał bardzo dużo obrażeń magicznych. To jest znowu założenie o niczym nie poparte. I tak, i to są 100% obrażenia magiczne. Oj, a ten mnie jeszcze jakiś ślimak złapał. Zakładam, że może on spadł z góry. Tego gniazda już tam nie ma, tego zbiorowiska już tam nie ma. Aczkolwiek fakt pozostał jeden, mianowicie tutaj właśnie była bardzo duża ilość tych przeciwników. A nie, zobaczcie, możemy tutaj się dostać. Czyli ta jaskinia to było tak naprawdę to miejsce. Tam moglibyśmy się udać do tych, do tej trójki tych wielkich przeciwników. No nie mam szans z nimi, tak? Nie oszukujmy się na razie. To jest poza moimi możliwościami. Tej ledwo z tą dwójką dawałem radę w przeszłości. Zresztą nawet teraz się trochę boję do nich podchodzić jeszcze. Szczególnie z tą ilością dusz. Okay, jeden z nich się rzuca i tamten się rzucił. Przeciwnik. To mi bardzo pomoże, mam wrażenie. Au. Okej, okay. Raz, dwa, trzy. Nie żyjesz. I ty, panie kolego. Czemu przeciwnik się do mnie rzuci? Byłoby miło. Nie chciałbym na razie tam aż tak bardzo podchodzić. Boję się mimo wszystko tego jednego przeciwnika. Dużego. Oni nie są ciężcy per se. Oni są ciężcy, jeśli się na nas już rzucą w większej ilości. Dobra, na razie się udało rozegrać to bez au. Chciałem powiedzieć śmierci. I w tym momencie mnie złapał w combo. W ten sposób mnie zabił. O, znowu muszę tutaj wracać. Ale dobrze, mamy już moje drodze ślimaki zrobione. Ja wiem, to będzie po prostu ten odcinek będzie pocięty. Ale ja mówiłem też, że te odcinki sousów, one w pewnym momencie będą bardziej pocięte. W pewnym momencie będzie tak, że będę się po prostu wracał w jedno miejsce 1000 razy. Tak jak moje włosy wracają w to samo ułożenie po raz 1000 i mnie zaczynają irytować. Niemniej, moi drodzy, widzimy się ponownie za sekundkę. Dobra, moi drodzy, i spotykamy się w troszkę innym miejscu niż pewnie zakładaliście, mianowicie spotykamy się tutaj w tej ciemnej przestrzeni, pustej przestrzeni, gdzie teoretycznie nie ma nic i szczerze mówiąc nie wiem, gdzie dalej mam iść. Jeśli to będzie koniec, to nie wiem, gdzie mam dalej iść, ponieważ na dobrą sprawę nie widzę już żadnej innej opcji w tej lokacji. Jak widzicie, nie mamy pełnej ilości dusz, tej, którą mieliśmy poprzednio. A powodem tego jest fakt, iż po prostu spadłem. Ja nie spadłem. Ja zostałem zabity przez tych dwóch wielkich gości, jak ostatni idiota. Wyniknęło to z tego, że po prostu, no, zepsułem, tak? Nie oszukujmy się, po prostu zepsułem. Spadłem na nich, zabiłem tego jednego, który rzuca tą wielką jakby chmurę trucizny. No i wszystko byłoby spoko i fajnie, gdyby nie fakt, że niestety tam ci dwaj mnie, jak widzicie, tam zagonili, tam nawet moje dusze jeszcze leżą. Nie będę pewnie szedł, ponieważ tam po prostu mi się to nie opłaca, ich jest tam za 400 i to jest wszystko. Co chciałem powiedzieć, to no zagonili mnie do tego rogu i niestety tam mnie zabili. Nie miałem za bardzo jak uciec. Głupota, ponieważ chciałem się wrócić do tej handlarki i tam się z nimi zmierzyć, bądź po prostu im całkowicie uciec. To też byłoby możliwe, no ale mówię, stało się co się stało. Nie zdążyłem niestety do tych dusz dojść i zabili mnie, zanim to miało miejsce. Zanim udało mi się właśnie o to sięgnąć. Kurczę, no zastanawiam się, gdzie mam teraz iść, bo trochę nie mam pomysłu na siebie. Chciałem być całkowicie z wami szczery. Oj, żebym teraz tylko nie zrobił tej samej głupoty co ostatnio, mianowicie nie spadł tutaj. Pójdźmy normalnie tak jak należy. Czyli w to miejsce, coś jeszcze się tutaj zabija, cały czas zostajemy jakieś tam drobne ilości dusz. Zawsze spoko, na pewno nie będę narzekał. Czy się przydadzą. Czy te ślimaki tam, tak, jest tutaj cała ta chmara ślimaków. Odkąd zrzuciliśmy to gniazdo, no ale właśnie, nie mamy za bardzo gdzie iść i to jest mój największy problem teraz w tej lokacji. W ogóle powinienem był zjeść już jakiś czas temu lotos arystokraty. Coś, co możecie zauważyć, to pewnie fakt, że no niepotrzebnie akurat tę trawę zjadłem. To fakt, że mam ich parę więcej, bo po prostu podczas tych prób gdzieś tam je dokupiłem u tej handlarki. No i dobra, no jedynym miejscem, ale no tam nic nie ma, tam nie ma wejścia do bossa.
To mi nic nie da. Zaraz się jeszcze otruję dodatkowo przez to wszystko. Nic więcej z tego nie wyjdzie, więc wiecie co, spróbuję pójść po prostu w tamtą stronę. Bo muszę przyznać, że po prostu nie wiem gdzie iść. Też nie chciałbym, żeby ten cały odcinek polegał na tym, że biegam jak idiota w kółko, co pewnie będzie miało miejsce finalnie. Ale po prostu autentycznie nie wiem gdzie jest jeszcze tutaj boss, gdzie może być tutaj boss. Tam w ogóle nie wejdę. Ciekawe. Przynajmniej nie teraz. Żebym musiał to wszystko ominąć i pójść tutaj do góry od nowa. Może coś tam pominąłem? Zobaczymy. To jest, moi drodzy, na chwilę obecną mój najlepszy pomysł, jaki mam. Z drugiej strony natomiast no, muszę przyznać, że średnio mi się widzi to bieganie po tym miejscu. Szczególnie, że tak mówię, no nie wiem, po prostu wydaje mi się, że wiedziemy już wszystko, co tutaj było dostępne w tym miejscu. Nie wiem, gdzie jeszcze ten boss może być. A, to już w ogóle nic nie ma, zobaczcie. W sensie, nie mogę tutaj wejść. Myślałem, że tutaj będzie jakieś wejście do góry, ale nie. Ciekawe. Zaraz zobaczcie, że pewnie właśnie dostaliśmy kamień, bryłę kamienia szpilkowego. Tutaj mówię, jest interesujące, ponieważ do tej pory nie miałem potrzeby użycia tej konkretnej bryły. Zresztą i paru innych również, ale przynajmniej domyślałem się, do czego mogą być inne. Nie wiem, ta jedna, do czego mi pasuje, to może ewentualnie do użycia jakichś łuków, czy kusz, czy cokolwiek tego typu. Mamy cały czas tego jednego nieżywego rycerza. Jeśli pójdziemy tam dalej do przodu, tam będziemy mieli tę trójkę przeciwników i to jest wszystko, co naprawdę nas tutaj czeka. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam iść. Czekaj, czy tam coś nie... A, może tam trzeba... Nie, chociaż patrzę na to światło, nie, one są tutaj rzeczywiście tak po poziomach rozrzucone. I rzeczywiście jest całkiem sporo. Ci przeciwnicy są ciekawi, bo oni znikają i pojawiają się. Wiecie co, może się wrócimy i zobaczymy, czy może z tamtego przejścia jednak gdzieś indziej jeszcze będzie można dojść. Tylko pytanie, czy damy radę to zrobić. O, to jeszcze jakieś ślimaczki, zobaczcie. Bo przynajmniej jeden w tej wysepce się rozłożył. Chodź tutaj, panie ślimaku. Czemu nie wiem, co ten taki samotny ślimak tutaj robi. Zjadł kogoś. To ma sens. No i teraz pytanie, czy dam radę ominąć tamtą dwójkę, czy nie? W sumie trójkę nawet. Może i dam radę, jeśli bym gdzieś tutaj się przekradł, ale wydaje mi się, że to wszystko tutaj jest niestety całkowicie zablokowane, prawda? Tak jest. Jedyna opcja, jaką mam, to rzeczywiście albo się przekraść. Przebiec muszę, tak? No nie mam innej opcji. Po prostu ucieknę tak szybko, jak będę w stanie. Widzieliśmy to tutaj, jak mówię, no nie ma ich tutaj wybitnie dużo. I idziemy stąd. Spadamy po prostu, jak się najszybciej da. Mam nadzieję, że nas nie będą gonili jakoś bardzo daleko. To niestety większość przeciwników żyje. Oj. Ten tylko teraz nie spieprzył w tym miejscu. Oj. Nie spodziewałem się, że on tutaj dojdzie do mnie. Tak. Powiem wam, że teraz się wkopałem. I to porządnie. Dobra. I co, spróbujemy po prostu ich ominąć. Nie, okej, nie ominiemy ich tutaj, bo oni już do nas lecą. Niedobrze. Jestem w bardzo niefajnej sytuacji teraz. Ten nas nie goni, więc to jest plus na pewno. Tego zabiliśmy, to jeszcze jest trójka. Zbierzmy co się da. Gdzie tam duży jest? Gdzieś jakby pode mną, tak? On się gdzieś zablokował? Poszunc? A, widzę go, on jest tam, zablokował się rzeczywiście. Widzicie tutaj. Okej, może damy radę go w ten sposób wybić. Dobra, i udało się. Nadal na 6 czy 7 strzałów, ale poszedł. To jeszcze musi mi się dostać, chciałbym zobaczyć co tutaj będzie. Pewnie jakaś dusza wojownika tylko i wyłącznie, ale... Skoro już mamy ogarnięte to, co mieliśmy mieć ogarnięte, to... A, zgnimy strzały, okej, okay, może być też. A skoro mamy właśnie ogarnięte to, co mieliśmy mieć ogarnięte, teraz by się przydało, żebyśmy właśnie poszli i pozwiedzali to miejsce. Może rzeczywiście jest to jakieś przejście, które pominąłem przez przypadek. A tak, tam się nie dostanę, póki nie przejdę naokoło. Trochę nie wiem, czy jest sens walczyć z nimi wszystkimi, no ale
Jak się rzuciłem, to się rzuciłem. Już z nimi zawalczmy. Ała. No to jest najgorszy atak, który mogę oberwać. Mnie dosyć mocno boli. A to on chyba znowu rzucił tę chmurę. Na szczęście, która we mnie trafiła. Tutaj trzeba zejść na dół kawałeczek. I tutaj ponownie to samo. Ja mówię, no nie wybijałem ich za każdym razem, ja już po prostu przez nich przebiegałem w większości, w sensie przez tych przeciwników. Natomiast zastanawiam się nadal jak i gdzie stąd będzie można dojść. Bo jeśli nie tamten, to tutaj musi być przejście, które nas interesuje. Okej, ten będzie rzucał chmurę. Ale na szczęście nas nie zabolała. Jesteśmy teraz na górze, okej. Ach, i tutaj jest... Czy tam jest właśnie mgła? Okej, byłem tak naprawdę 5 cm tej mgły. Ten cały czas. Trudno, ale co chciałbym jeszcze tutaj zrobić, to pozbierać te przedmioty, póki mam taką możliwość, póki wybiłem tutaj tych przeciwników i nie muszę się o nich aż tak bardzo martwić. Bo jednak lubię, jak nie widzę tych świecących przedmiotów, jak mnie nic tutaj nie kusi już dalej. Tu jest jeszcze przeciwnik, dobra, zaraz do niego podejdziemy, żeby go ubić. Okej, kolejny szotel, już tych szoteli mieliśmy tyle, że boli głowa. Ten Baxter taki niekoniecznie potrzebny, ale cokolwiek. Tutaj możemy na szczęście wejść z powrotem, nie musimy się wracać. I lecimy, moi drodzy, do mgły. Tak naprawdę będzie można tutaj dosyć luźno przebiec, jak tak myślę o tym. Tylko muszę pamiętać co i jak. Akurat to jest lokacja, która troszeczkę mnie konsternuje. W sensie mam tutaj na myśli to, że troszeczkę nie ogarniam jej ułożenia. Nie przepadam aż tak bardzo za wielopoziomowymi takimi właśnie slamsami, które są bardzo, bardzo podobne do siebie. I szczerze mówiąc, tego miejsca po prostu nie zauważyłem, a byliśmy tutaj praktycznie dosłownie obok, bo znaleźliśmy tutaj jeden przedmiot. Tylko nie pamiętam, czy ja to wam pokazywałem, czy nie. Mniejsza o to. Na pewno byliśmy tutaj. Przejdźmy przez mgłę, zobaczmy co nas tutaj czeka. Nieczysty kolos. Okej, wygląda bardzo podobnie w sumie do posysacza. Zobaczcie, lubię po prostu tak go nazywać. Okej. Okej, ona nas rzuca jakąś taką chmarę. Tylko pytanie, co to jest? Coś, co nam na pewno zabiera HP. Powinniśmy sobie raczej z niej dać radę. Ale to nam też. To nam też. Ogranicza jakby leczenie się z tego co widzę. W sensie leczymy się znacznie wolniej. Ale to też nie jest jakiś wybitnie ciężki przeciwnik. Nie oszukujmy się, powinniśmy go przejść za pierwszym razem, jeśli nie walnę się gdzieś to jakoś tak głupio. Oj, to było bliskie, nie wiem jak sobie nie dostałem tym atakiem. Użmy, że żaden jeden atak to powinien był mnie trafić. Dobra, ale to jest... Koniec. Absolutnie banalny boss. Absolutnie banalny boss. Ale cały czas mnie te robaki atakują. Jestem ciekaw, czym one są. Mówiąc szczerym, nie wiem. Nie widzę żadnego statusu na nas. Pytanie, czy one zejdą, czy one nie zejdą. Czy to jest koniec? No chyba właśnie, moi drodzy, skończyliśmy bagno smutku. Okej, one sobie zaszły po czasie, z tego co widzę. A tu jest coś jeszcze, co się świeci. Oczywiście to mnie interesuje jak zwykle bardziej niż kliniec. Kurczę, czyżbyśmy powoli kończyli tę grę? Czekaj, co nam jeszcze zostało? Co nam jeszcze zostało? Zostały nam szkielety. To jest jedyna lokacja, gdzie... W sensie zamek. To jest... Znaczy, to nie jest zamek. To jest jedyna lokacja, która nas... O nie, okej, to jeszcze nie koniec. Ha. Proszę bardzo. Dotknijmy klińca. Gnijąca przystań. Tam jeszcze możemy zejść. Myślałem, że o, już koniec. Nie ma tak łatwo. Nie dla Lypka. Koniec. Koniec tego miejsca. A powiem szczerze, że tam jest, czym były te robaki. Czym były te muchy, czy cokolwiek to było takiego. Oho, słyszę szczury. Będzie ciekawie. Chciałbym jeszcze z wami kawałeczek tutaj przejść, wiecie? Także dla czystej eksploracji, ponieważ w tym epizodzie tego aż tyle nie było. A, może to nie były szczury, może mi się tylko wydawało. Ale tu można zejść bez problemu. Nic nas tu nie zaboi, nic nas tutaj na razie nie zaatakuje. I po wkroczeniu we mgłę
A moi drodzy, znowu boss za bossem? Czy może po prostu prezentacja nowej lokacji? Go forth, Galvin. May you be unharmed. Proszę, bardzo ciekawe. Astarea. Tak się nazywa ta kobieta. Ej, bo mam się. To jest jedna z lokacji, która może być smutniejsza, bo szczerze, czemu mielibyśmy ją zabijać? Nie widzę do końca powodu. O tyle, o ile rozumiem pozostałych bossów, którzy gdzieś tam nam stają na drodze. Tak trochę nie rozumiem akurat czemu ona. Mogę się wycofać? A to jest Czy on to przyszedł jako Astestraja? Tak przynajmniej usłyszałem. Czy ja mogę się rzeczywiście cofnąć? Nie, nie mogę. Ja bym to przyszedł jako Asteria, ale... To bym się powiedział Astestraja i bym takie, Ej. Spróbuję z nim zawalczyć w takim razie, no nie mam innej... Widzę innej opcji niż... Rzeczywiście walka w tej sytuacji. You pests insist on intruding upon our haven. You abandoned us long ago. What right do you have? We live humble lives. Leave us be. Ja muszę przerwać atak na pewno, tego jestem pewien. O, okej. Okay. O, nie uderzy mnie aż tak bardzo. Myślałem, że będzie to bardziej bolało. A ja coś czuję, że ona będzie go mogła odradzać. Oj, okej. Okay. Jednak ten atak boli, jak już nas trafi. Słyszę też gdzieś tej... Bardzo ładna muzyka. Jestem niemal przekonany, że on czytał ją jako Astestraja. Jestem na 99% przekonany. W ogóle to jak widzicie, wszystko dosłownie spływa krwią. Dosłownie wszystko. Okej, zaraza mnie dopadła. You killed him, didn't you? Very well. I can no longer resist you. Do as you like. Take your precious demon soul. Nie trzeba było jej zabijać. Można było powiedzieć po prostu, można było z nią po prostu porozmawiać. Okej, okay. To jest jedna z ciekawszych lokacji. Pierścień szczerej modlitwy. Dużo on robi. Ja wiem, że tam obrywam po HP, ale dam radę jakoś z tym. Pierścień szczerej modlitwy. Większa siłę cudów i czasu ich rzucania. Nieźle. I to tyle, moi drodzy. Doszliśmy do końca w tym odcinku. Może się trochę nie spodziewałem, ale udało się. Jesteśmy w Sanktuarium Zarażonych, które udało się zrobić w miarę łatwo. Widzę, że to zaraza niestety strasznie we mnie wchodzi. Tutaj mam 80 też tysięcy... Więc nie wiem, czy ja chcę tutaj rzeczywiście łazić z taką ilością dusz. Pójdźmy, wydajmy te dusze i chciałbym jeszcze zwiedzić te lokacje, tak żeby po prostu pozbierać pozostałe rzeczy. I co nam zostanie? Zostanie nam chyba wtedy tylko jeden świat. Prawda? Chyba się nie mylę. Idziemy do spółni na sekundkę. Zobaczmy też, czy może w spółni się coś wydarzyło. Ale przez chwilę naprawdę chciałem się cofnąć stamtąd. Miałem takie, czy ja rzeczywiście muszę ją zabijać? Czy jest potrzeba, żebym to robił? Bo tego gościa też mogłem go ominąć teoretycznie, tak? Mogłem go nie zabijać. Może to była inna opcja, że można było po prostu tam spaść na dół i się nie zabić.
i po prostu chronić przed zarazą, prawda? I jeść lotosy wdowy. I w ten sposób ogarnąć. Może i nie. Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, ale trochę mnie boli. Mam wrażenie, że to była postać, której nie trzeba było zabijać. Wiecie co, wezmę sobie troszeczkę więcej żywotności, to pójdę nawet dwa razy w żywotność. Ponieważ wydaje mi się, że mamy troszeczkę mało HP, akurat jeśli o to chodzi. Mam wrażenie, że też się troszeczkę zmieniła muzyka. A może to ja się po prostu mylę. Dobra, naprawmy natomiast sprzęt cały, który mamy. Ja mówiłem, chodźmy tam jeszcze raz na sekundę. Do Sanktuarium Zagubionych. Gdzie oczywiście od razu dostaniemy zarazę. Ale... O, znowu weszła od razu praktycznie. 17 tysięcy dużo, okej, to jest sporo, ale powinniśmy sobie dać radę, w sensie mam nadzieję przynajmniej taką. Nie wiem też czym są te stwory, Au, bolą. Zdecydowanie bolą. W sumie wyglądają jak takie trochę nienarodzone płody. Nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje. Czy one takie miały być. Ale zdecydowanie potrzebuje się najeść tutaj. Mając zaraz na sobie strasznie mało się leczymy. Okej, wiecie co? Zrobimy jedną rzecz. Szybko. Lotosy wdowy. Użyję sobie jednego, ponieważ... No one zaraza boli, tak? Zobaczcie, z powrotem mogliśmy się wyleczyć tyle, ile należy. Chyba, że ja złą trawę wziąłem. Chyba tak, bo ja wziąłem trawę półksiężyca, to jest zła. Okej, znaczy zła, ona dlatego tak mało leczyła, bo to jest trawa półksiężyca, która właśnie tyle leczy. Ja po prostu jestem głupi, nieważne. Myślałem, że po prostu zaraz nam zmniejsza leczenie w tak dużym stopniu. One też są sprytne, te małe płody. Ale teraz rozumiem, do czego oni dążą, kiedy mówią, że to jest miejsce dla potępionych, tak? I tak dalej, i tak dalej. Okej, muszę się najeść szybko. Oj, to mi niedużo dało. Nie ta trawa znowu. Nie, zaraz rzeczywiście zmniejsza leczenie. Zobaczcie, w jak dużym stopniu. To są rzeczywiście jakieś rodzaje płody. I tutaj w ogóle już nie mogę biegać. Tak zupełne zero. O, wow, okej, panie kolego. Pana się akurat nie zauważyłem, nie spodziewałem. O, jeszcze jeden. Oj, umrę. Fuck. Okej, umarłem. Wiecie co, chyba tutaj zeskoczę. Pójdę inaczej, pójdę do góry i zeskoczę tutaj na dół. Wydaje mi się, że to będzie bardziej bezpieczne. Ale, ła. Powiem szczerze, że to miejsce trochę boli. Ja wiem, że mógłbym wziąć pierścień przeciwdziałający zarazie, ale nie wiem, czy to mi aż tyle rzeczywiście da, ile bym chciał. Natomiast no, jedyne, co mnie interesuje, to tak naprawdę przedmioty, które się w tej lokacji znajdują. A pan się tutaj akurat nie spodziewałem, będąc szczerym. Nie spodziewałem się, że on tutaj jeszcze od nowa będzie żył. Oj. O, okej. No moi drodzy, mam jeszcze jedno wyzwanie na dzisiaj. Zanim zakończymy to miejsce, zanim skończymy po tej lokacji biegać. Oczywiście mógłbym się odrodzić w innym miejscu i przejść tutaj z powrotem, prawda? Tak czy tak można było zrobić. Nie myślałem w sumie o tym, a powinienem był. Ała. Chyba będziemy robili tak, że będziemy się odradzali w innym miejscu, w sensie przy innym klińcu. Zwyczajnie. Okej. Okay. On nas teraz potrafi kontrolować. I to się źle na nas skończy. Dobra, ciekawe. W sensie to jest na pewno przeciwnik, którego chcę pokonać. Tylko jedną rzecz, którą chcę zrobić, to... Okej, nie o to mi chodziło. Chciałem się przenieść do tego poprzedniego klińca, tam gdzie był ten gość, który nam narzucał coś innego. Wiem, że akurat zaraza mnie nie interesuje. Nie chciałbym też jej tak dużo otrzymywać. Wiesz, tutaj nie powinno nas czekać nic. Jedyne, co muszę zrobić, to przejść tutaj na dół. Bo ja tutaj widzę, że jeden z tych potępionych się spalał dosłownie. Był przybity do pala i się spalał. Dosyć ciekawa też gra słowna. Jestem ciekaw tylko, czy ta trójka, która tutaj była, czy oni nas będą atakowali, czy nie? Czy oni będą po prostu ignorowali?
I oni tam zachwalają, powiedzmy, tą kobietę, tą kapłankę. Która okazała się demonem poniekąd, jak dobrze rozumiem, ponieważ skoro nam pozwoliła wziąć duszę demona. Zobaczcie, idąc teraz tutaj, nie... Czyżby ten przeciwnik tylko się tutaj pojawił, jeśli pójdę z tego konkretnego klińca? To brzmi jak ciekawa rzecz do sprawdzenia za chwilkę jeszcze. A tylko teraz tak, chcę tutaj zejść na pewno. Na spokojnie. Czysty kamień szpilkowy. Nie wiem, czy on nam się aż tak bardzo przyda do czegokolwiek. Natomiast ja chciałem tutaj przyjść głównie dla przedmiotów. Czy mogę tutaj wejść? Chyba nie. Bo nie będzie mi dane tutaj wejść z powrotem. A tych płodów to jest naprawdę strasznie dużo. No i to tyle ze mnie. Też coś z nich wypada. Okej, jestem ciekaw. Zrobimy, moi drodzy, ostatni test. Czy on się pojawi tutaj tylko dwa razy? I dwa razy mógł nas zabić? Czy on się pojawi tylko jeśli zaczniemy od Sanktuarium Zagubionych? Czy on się pojawi tylko i wyłącznie jeśli to będzie nasza lokacja jakby startowa? Czy to będzie jedyny kliniec, z którego skorzystamy? Jestem bardzo ciekaw, ponieważ... Jeśli tak, to jest pewnego rodzaju wyzwanie, które jeszcze będziemy mogli sobie tutaj dorzucić. Natomiast czy ja chcę jakoś tutaj bardzo dalej biegać? Niespecjalnie. Nie, on się pojawił tylko dwa razy. Jestem ciekaw, czy ma to jakieś konsekwencje rzeczywiste. W takim wypadku. Też słyszę jakieś bardzo dziwne dźwięki tutaj. Ale mniejsza o to. Tutaj widzę, że jest jeszcze jaszczurka, którą można ewentualnie zabić. Ale co? Trzeba było się lotosem też wyleczyć. Żeby nas tutaj nic nie zabiło tak szybko. Aż kto wie. Tych przeciwników wcale tutaj mało nie ma. Oni wszyscy są raczej nieszkodliwi w tym momencie. Z tego co widzę. Wszyscy raczej wielbią tę kobietę tam. Która już nie żyje, no, na ten moment. Tyle, niczego więcej tutaj nie ma. Okej, trochę mnie prasuje to, że ten gość się pojawił tylko dwa razy. Pojawił tylko dwa razy i tyle, i potem już go nie było. Zabicie nas dwa razy. Ale... Jeśli to wszystko rzeczywiście... To chyba możemy, moi drodzy, stąd powoli spadać. Takie dziwne wrażenie. No, one nas zabiją. Nie boli mnie to, ponieważ tak nie mam zamiaru z tymi płodami walczyć. Nie... Jakby cokolwiek miałem takie, niech nie zabiją. To jest 116 dusz. Grom mi mniej więcej wytłumaczył, na czym polega ten... to, dlaczego świat jest, powiedzmy, bielszy, czy mniej biały. Z tego co rozumiem, to biel zależy od ilości śmierci, którą mieliśmy w danym miejscu. Na przykład zobaczcie, wież Latri mamy bardzo ten... To mamy bardzo białe, ponieważ zmarłem tam najwyraźniej relatywnie niewiele razy. Liniec wodza, Dolina Bluźnierstwa, czyli Dolina Degeneracji, również relatywnie biała, tak? Tutaj bohaterski, beletarski pałac, tunel kamiennego kładu będą już takie w miarę czarne, no i Świątynia Burz oczywiście będzie czarna i będzie, myślę, że tylko i wyłącznie czerniała w tym wypadku. Co to sprawia, moi drodzy? Według tego, co mi Grom nie powiedział, to im czarniejszy świat, im bardziej czarny, im czarniejszy, cudowny neologizm, im bardziej czarny świat, tym trudniejsi są przeciwnicy, ale zarazem niektóre rzeczy, niektóre przedmioty można znaleźć tylko i wyłącznie w tych czarnych światach. Ale na dzisiaj, moi drodzy, to było tyle. Ja mam ponad godzinę nagrania, więc spodziewam się, że pewnie z tego wyjdzie jakieś 40 minut odcinka max. Też nie wiem, co to jeszcze mi to da, bo na dobrą sprawę chyba zrobiłem już praktycznie wszystko oprócz tej jednej świątyni, więc zobaczymy. Oczywiście też jest cały czas ten zniszczony kliniec, nie wiem, może on się aktywuje potem, jak skończymy już tę świątynię burz. Ale tak jak mówię, to, moi drodzy, pozostawiam na kolejny odcinek. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się, mam nadzieję, że już w kolejnym odcinku za dwa dni. Do zobaczenia, do następnego i na razie.